Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym motywacyjnym filmie na kanale Kawa Najpierw. Ja jestem Aga i mam nadzieję zmotywować Was dzisiaj do posprzątania Waszej kuchni, zaczynając od ogarnięcia wszystkiego, co macie na blatach, aby potem mieć pole manewru do posprzątania wszystkiego od góry do dołu, łącznie z szafkami, z szufladami. Odkładam wszystkie niepotrzebne rzeczy do zmywarki czy do szuflady, a większe rzeczy właśnie typu robot gotujący odłożę go do salonu na stół, żeby nie wyciągać go potem z szafki. Na co dzień ten robot jest właśnie schowany pod blatem, ale w bardzo takim podręcznym miejscu, gdzie bardzo łatwo jest mi go wyciągnąć. Dzień wcześniej wyczyściłam sobie dokładnie czajnik kwaskiem cytrynowym, żeby go odkamienić. Kwasek cytrynowy bardzo fajnie odkamienia czajnik i zwykły, i ten elektryczny, także polecam. Wycieram wszystkie blaty i płytki płynem do kuchni i będę zabierać się za omiatanie sufitu i ścian. Jest to mop od Lifehite'a, mop do kurzu właśnie specjalnie. Można też przetrzeć nim podłogę, jednak ja najczęściej używam go właśnie do sufitów i do ścian. Jest duży i materiał jest taki bardzo mocno przyciągający kurz, jak magnes. Także serdecznie polecam. Mam ostatnio problem z molami. Jak zobaczycie u siebie czasami takie białe larwy, nie przestraszcie się, to nie są nie wiadomo jakie robaki, tylko to po prostu są larwy moli. Ostatnio przywiozłam to ze sobą ze sklepu z mieszanką do keksu. Także keksu nie będzie. Za to są mole w całej kuchni. No i przez to, że chciałam ostatnio i tak posprzątać kuchnię, to zrobiłam to dużo dokładniej niż miałam taką wewnętrzną potrzebę. No czasami tak się zdarza. Także wycieram wszystko od góry do dołu, łącznie z szufladami. Szuflady też będę wyciągać, żeby pod spodem w meblach też dokładnie tam wszystko umyć. I od czasu do czasu, przynajmniej raz do roku, to jest konieczność, należy wyciągnąć te cokoliki, co macie pod meblami, żeby pod meblami też wytrzeć wszystko z kurzu, z pajęczyn, bo naprawdę sporo w ciągu roku tego się zbiera. Ostatnio też zauważyliśmy, że już mamy sufit do malowania, coś nam wytrysło, nikt nie zauważył, że poleciało aż na sufit, dosłownie odrobinka, trochę poleciało na blat, ale nie zauważyliśmy, że jest aż na suficie. No trudno, sufit trzeba pomalować. Wycieram wszystko tutaj, to co jest drewniane, na mokro, ściany również można myć na mokro, jest to farba od Beckersa do kuchni i do łazienek. Polecam naprawdę z całego serducha, ja tu myję tą ścianę na mokro wielokrotnie, szczególnie tam właśnie przy ekspresie za lodówką, to było myte już wielokrotnie na mokro, ta farba naprawdę świetnie się trzyma, jeżeli nie ma jakichś zadrapań czy coś, to naprawdę świetnie można umyć wszystko na mokro. Na suficie mamy już zwykłą farbę i niekoniecznie można wszystko doczyścić, natomiast właśnie na ścianach nie rozmazuje się ta farba, także super. I przechodzimy już do szuflad, wyciągam wszystko dokładnie, już patrzyłam na tę szufladę jakiś czas temu, że trzeba wyczyścić to wszystko z okruszków, także od razu pozbywając się moli, czyszczę dokładnie wszystkie szuflady. I tutaj też żadna filozofia, wyciągam wszystko, przecieram ściereczką. Jeżeli na szufladach zobaczycie jakieś czarne zarysowania, czy od sztućców, czy nawet czasami na ceramice pojawiają się takie szare kreski, bardzo fajnie radzi sobie z tym pasta do czyszczenia The Pink Stuff. Na początku nie byłam w ogóle zainteresowana tą pastą, a potem stwierdziłam, dobra, skoro jest taka popularna, to spróbuję. I zaczęłam czyścić nią zlew w kuchni i w ogóle mnie nie przekonała. A potem właśnie doczyściłam te szare kreserki na dzbanku moim ceramicznym, jednym białym. Potem gdzieś tam fajnie doczyściła kawałek rdzy, miałam od jakiegoś pudełka na wannie. Też świetnie sobie poradziła ta pasta, także jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy
których nie wyczyścimy normalnie, to pasta Dipping Stuff świetnie sobie radzi. I tutaj właśnie też z szufladami czasami gdzieś tam też są jakieś takie szare zabrudzenia, których nie mogę doczyścić, to wtedy używam tej pasty. Czasami też fajnie radzi sobie z takimi zabrudzeniami magiczna gąbka. Ściany czyste, meble i lodówka od góry wyczyszczone, jedna szuflada zrobiona, a minęła dopiero godzina, także lecimy dalej z robotą. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby zrobić dzisiaj coś u siebie. Przerwa na szybką kawkę, potem zamieniam się w szofera i wożę moje dzieci na jedne, drugie zajęcia i gotuję obiad i potem dalej biorę się za porządki w kuchni. Tym razem w tej narożnej szafce pod blatem wyciągam wszystko i dokładnie czyszczę. Wszystkie naczynia, które nie są moje, przygotowałam do oddania. Szuflada ze sztućcami gotowa, szafka narożna pod blatem gotowa. Czas zająć się za kolejną szufladę, tym razem talerze i kubki. Kolejną rzecz odhaczam i przechodzimy dalej. Półka pod piekarnikiem, tam w szufladzie często zbierają się jakieś okruszki. Mało, ale jednak i też od czasu do czasu trzeba dokładnie to wyczyścić. Tym razem w ten dzień nie czyściłam jeszcze piekarnika, została mi jeszcze jedna szafka, ale to zostawiam już sobie na później. Dla mnie najważniejsze było wyczyścić to, co potrzebowałam już od dłuższego czasu się zająć i pozbyć się moli. I przyszedł czas na taką jedną z gorszych szuflad, gdzie zbiera się bardzo dużo okruszków, bo tu trzymamy pieczywo, jakieś otwarte krakersy, ciasteczka i to się wysypuje, kruszy. Natomiast ta paczka nowa, niedawno kupiona, właśnie na keks. Zaciekawiła mnie, biorąc ją, bo miałam ją z powrotem schować do szuflady, ale tak stwierdziłam, że w narożniku nazbierało się sporo takich właśnie typowo molowych farfocli. Okazało się, że na paczce jest mikrouszkodzenie, z którego właśnie te mole wyszły i narobiły sporo kłopotu. Także wszystko jest do wyczyszczenia. Tutaj, jak widzicie, sporo kurzu też pod szafką było już po wyciągniętym cokoliku. No ale dobra, już kolejna szafka odhaczona. Zabieramy się za dalszą część sprzątania. Tutaj warto też przy sprzątaniu kuchni szczególnie, warto mieć na blacie cały czas porządek. Szczególnie wtedy, kiedy musimy właśnie gdzieś albo jechać zaraz po dzieci, albo mamy zaraz jakieś spotkanie, żeby robić jedną szufladę, jedną szafkę na raz, dzięki czemu nie będziemy mieli rozgrzebanej całej kuchni po całym domu. Także jedna szafka na raz, generalnie i tak będzie duża zadyma, ale nie aż tak, jakbyśmy wszystko na raz wyciągnęli. Kolejne szuflady. Jedna po drugiej i naprawdę satysfakcja będzie ogromna. Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes. But I got up out of the hopeless. Yeah, I got over you last night. Wasn't it easy to believe I would be broken forever? I tu już przechodzimy do lodówki.
te miejsca w lodówce trzeba bardzo często odkurzać, żeby był dokładny przepływ powietrza, żeby ta lodówka działała jak najdłużej. Jeżeli to będzie zabite kurzem, nie będzie tam do odpowiedniej cyrkulacji powietrza, silnik może się spalić i będzie tylko kłopot, dodatkowy wydatek. Odkurzam wszystko, tam widzicie ziarna kawy gdzieś tam z ekspresu spadły, także to wszystko odkurzamy, czyścimy na mokro i z powrotem zasuwamy lodówkę na miejsce. Czasami zdarza się też tak, że coś nam upadnie, rozbije się i takie malutkie kawałeczki szkła właśnie też wpadają pod lodówkę i to też od czasu do czasu trzeba dokładnie wyczyścić i uważać, żeby się przypadkiem nie skaleczyć. Przerwa na kolację i kończymy już myjąc dokładnie właśnie te cokoliki, te zabezpieczenia gumowe czy plastikowe też można zdjąć, umyć, także naprawdę jeżeli coś Wam się rozleje, nie ma paniki, wszystko jest do zdjęcia, wszystko jest do wyczyszczenia. Myjemy dokładnie pod meblami, najpierw odkurzam, a potem używam do mycia wąskiego mopa, takiego małego. Ten, który ja mam teraz do mycia, to jest od Swiffera i nakładam na to normalnie mokrą ścierkę i przecieram potem tylko do założenia cokoliki i na końcu jeszcze tylko szuflada z koszem na śmieci, dokładnie wszystko wyjmuję, czyszczę. Fajnie się złożyło, bo na drugi dzień wywozili nam kosze właśnie z odpadami zmieszanymi, także fajnie też zaplanować sobie większe porządki wtedy, kiedy wywożą Wam kosze. Bardzo przyjemnie wchodzi się do kuchni rano, kiedy jest porządek. Zostały mi jeszcze do umycia fronty, piekarnik, półka nad piekarnikiem i obok śmietnika, ale to już są detale, które mogę sobie w każdej chwili zrobić. Bardzo Wam dziękuję za obecność w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że udało mi się Was zmotywować do porządków. Mam nadzieję, że zwróciłam Waszą uwagę na to, żeby kupować zamknięte szczelnie paczki bez żadnych dziurek, bo to może narobić potem naprawdę sporych kłopotów. Lubię, jak jest czysto. Sprzątanie może niekoniecznie zawsze jest przyjemne, ale ten efekt na końcu jest bardzo, bardzo przyjemny. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!